Cześć moi mili. Jak wiemy, trwa kwarantanna i większość z Was się stosuje do zaleceń państwa. Niektórzy tego nie robią, no ale to już trudno. Każdy ma swoje indywidualne podejście do tego wszystkiego. Ja oczywiście jestem w domu. Przy okazji korzystam z tego, że spędzam czas z rodziną, gdzie na co dzień mam jego bardzo mało. No ale to już nie mówimy o tym, tylko mówimy o ćwiczeniach, które mówiłem, że nagram dla Was, abyście starali się wykonywać je w domu na własnym ciężarze ciała. Oczywiście, wiadomo, każdy ma warunki, jakie ma mieszkalne i nie będziemy wszystkiego wykonywać, więc postaram się nagrać ćwiczenie takie alternatywne, ewentualnie do tego, co myślę, że ktoś tam czegoś nie będzie miał. Następnie mam nadzieję, że też większość z Was posiada drążek, też go wykorzystamy do tego i będziemy wykonywać sobie różne ćwiczenia na drążku. Ja osobiście drążka nie posiadam, ale mam miejsce w domu, gdzie mogę się popodnosić, tylko nad chwytem niestety, na podchwyt może i też w sumie, ale raczej bardziej nad chwytem. Więc postaram się jakoś tam Wam pokazać. Nie będę Wam pokazywał rozgrzewki, bo to wiadomo, że bez sensu. Rozgrzewkę każdy z Was zna, wie jak się rozgrzać, porozciągać 10-15 minut przed rozpoczęciem i chciałbym, abyście tak robili. Czy Was będę sprawdzał? Nie, nie będę Was sprawdzał, ale jak dobrze wiecie, jak wrócimy już na matę, na treningi, to będzie widać, czy dana osoba ćwiczyła, czy nie ćwiczyła w domu. I wtedy też będę wiedział, kto jak do tego podszedł profesjonalnie, bo jak ją powtarzam cały czas do swoich uczniów i swoich podopiecznych na treningach, to, że ja chcę was czegoś nauczyć, to każdy o tym wie, ale ja sam nie wystarczę, musicie wiedzieć, tego się zaangażować i podjąć działania indywidualne po to, aby się samemu wzmocnić. Więc tak jak mówiłem, zaczynajcie od rozgrzewki 10-15 minut max, porozciągać się, poskakać sobie, troszeczkę się rozgrzać i przejdziemy do ćwiczeń. Ja pokażę ćwiczenia, które chciałbym, abyście wykonywali w dni nieparzyste, czyli poniedziałek, środa, piątek oraz dni parzyste, wtorek, czwartek i sobota i to są dni treningowe oprócz niedzieli. Niedziela ma być dniem wolnym, odpoczynkiem. Choć teraz wszystko są nie odpoczynkiem, ale takim dosłownie od treningu, gdzie macie sobie odpoczywać i nic nie robić. Oczywiście w dni parzyste, nieparzyste, jeżeli macie ochotę, również rano chciałbym, abyście biegali z 5 km, długie dystanse, troszeczkę w tym interwałów, trochę sprintów. Żeby nie kombinować, wiadomo, nie jestem w stanie każdemu Wam powiedzieć, co ma robić, bo no, nie jesteśmy teraz razem, tylko każdy jest osobno w swoich domach, swoimi rodzinami. Dlatego tak chciałbym, żeby każdy z Was dołożył bieg. Bieg, oczywiście, biegamy, jak ktoś ma możliwość, po polach, samemu, tam, gdzie nie ma skupiska ludzi, gdzie będziemy sami przebiec się, wrócić i temat załatwiony. Więc słuchajcie, moi mili, startuję z pokazaniem technik, ćwiczeń, jakie chciałbym, abyście wykonywali na własnej masie ciała bez ciężarów. Obserwujcie, oglądajcie. Pierwsze ćwiczenie robimy w lekkim rozstawie rąk pompeczki. 20 razy. Później przechodzimy do drążka, który wykonujemy od 6 do 8 razy, w zależności, ile razy się może podnieść. Takie ćwiczenie wykonujemy seryjnie, 4 serie. Między seriami przerwa do 2 minut i następną serię. Pokazuję ćwiczenie. Idziemy pompeczki. Rączki nie na szeroko. Tak może być z barkami. Bereszkę lekko do przodu, tak żeby nasze pompeczki bardziej szło w wygnanie ramion. Hop. Pompeczek.
20 pompeczek. Teraz potem robimy drążek lub jak ja, taka możliwość na czymś takim. Zrobiłem 7, wstecz trochę ślizgi, ale damy radę. Coś takiego powtarzamy 3-4 serie, czyli pierwsza pompki, podnoszenie, pompki, podnoszenie, pompki, podnoszenie, pompki, podnoszenie. I to będzie pierwsza seria ćwiczeń. Pamiętajcie, między seriami robimy przerwę do 2 minut. Zaraz pokażę następne. Jeżeli ktoś nie ma drążka, to może to ćwiczenie wykonać sobie z pompeczkami w sposób na szeroko, żeby chociaż zmocić już te plecy, już ten obręcz barkową. Pokażę, jak ktoś nie ma drążka, jak to bym chciał, żebyście wykonywali, czy najpierw tam ćwiczenie, czyli wężej ręce i bardziej na tylną część ręki, czyli na tricepsa, na przedramię. Więc to by 20 razy, a później ręce na szeroko, jeżeli macie drążka. I to samo robimy jak najniżej. Też wtedy spokojnie do 20 razy. Tak możemy zrobić taką jedną serię, aby ten drążek w jakimś stopniu zastąpić. Jeżeli już ktoś wykonał tą serię, czyli 20 pompeczek plus drążek 6-8 razy. Przechodzimy dalej. Po krótkiej przerwie robimy pompeczki w inny sposób. Pompeczki tak zwanym w trójkąciku. Układamy nasze palce na dole. Może pokażę, jak to wygląda, czyli w ten sposób jedna rączka, jak widać, układamy do siebie. Czyli w taki sposób pokładamy sobie rączki i pracujemy na tricepsie. Teraz łokcie blisko siebie, żeby były ściągnięte, tak żebyśmy czuli, że cała ręka pracuje. To wykonujemy do maksymalnej może ilości powtórzeń, ale myślę, że jak zrobimy do 12 jako serię, nic się nie stanie. To wykonujemy jako pierwsze ćwiczenie. Dwanaście razy takie ćwiczenie, a później po tym na dobitkę robimy sobie zwaną falę z 5-6 razy. Ręce już troszkę jak wpięte. Ręce wąsko. Lecimy. Seria też 4 razy, czy najpierw pompeczki na trójkąt do 12 razy max. Ja się zmęczyłem i później ta zwana fala 6 razy wystarczy, myślę, i całe ramiona, całe przedramię, całe ramię dolną góry, cała ręka będzie zmęczona. Tak robimy serii również 4 z przerwami minuta do 2 między seriami. Jeżeli to zrobił wszystko, czyli kolejną serię ćwiczeń 4 razy wykonał i czuję zmęczenie na rękę, bo ja już troszeczkę czuję, zrobiłem obydwie po 4 serie,
To by było już na tyle pracy na rękach. Teraz dobiję mi się po prostu zwykłymi scyzorykami i odrzutem nóg, tak aby dobić sobie ten brzuszek teraz na sam koniec. I starczy. I starczy. I pokazuję ćwiczenia. Naście razy i na dobitkę rączki w miejscu i odrzuty nóg z podporu, czyli bioderka. Również 15 razy i tak samo wykonujemy 4 serie, 15 scyzoryków, 15 odrzutów. Po tym się chwilę podociągamy, rozciągamy i koniec treningu. Chciałbym, abyście takie treningi wykonywali w poniedziałek, środę i w piątek, dając ewentualnie ranny bieg, a gwarantuję Wam, że ręce się wzmocnią. Wasze tu bareczki, obręcz, wasze plecy troszkę się wzmocnią i sami zobaczycie efekt. Nie namawiam, ale chciałbym, aby każdy z Was potrenował i troszeczkę przyłożył serca indywidualnego do tego, aby stać się lepszym zawodnikiem, zawodniczką. Pozdrawiam Was serdecznie, Wojciech Antczak. Przy okazji, jeżeli nie macie komu do 1%, zapraszam do oddania 1% na Husarię Fight Team. Dziękuję, do zobaczenia. Ćwiczenia na wtorek, czwartek, sobota podam jutro. Cześć i żeby się trenować. Uff.